Wysoka Izbo. Pani minister, jest takie powiedzenie: tonący brzytwy się chwyta. Tak można nazwać podwyżkę akcyzy na olej napędowy, który obecnie kosztuje już około 5,70 za litr. Rząd chce leczyć wpływy do budżetu kosztem wszystkich konsumentów paliw. Na krótką metę może to dać jakieś wyższe wpływy do budżetu, ale w okresie całorocznym przy tak wysokiej cenie wpływy będą niższe, bo ilość sprzedanych paliw na pewno się zmniejszy. Polski rolnik ma małą zyskowność z produkcji rolnej przy dzisiejszych cenach paliw. Aż strach pomyśleć, jaka będzie i czy w ogóle będzie zyskowność przy tak dużej podwyżce akcyzy na olej napędowy. Czy jest przygotowany przez ministerstwo program osłonowy przed tak dużą akcyzą dla polskich rolników? Czy ceny oleju napędowego w wielu krajach zachodnich są na poziomie polskich cen, a często niższe? Tylko trzeba pamiętać, że pensje średnio są tam trzykrotnie wyższe. Podwyżka akcyzy na olej napędowy da w konsekwencji zapaść w polskiej gospodarce. Czy tego chce polski rząd? Pani minister, aby mieć większe wpływy w budżecie, akcyzę powinniście obniżyć, co spowodowałoby obniżkę cen i w konsekwencji Polacy by kupowali oleju napędowego więcej. A jak wiemy, akcyza jest liczona w każdym litrze paliwa. Chcę pani minister dać dobry przykład z przeszłości, kiedy to niechętny obniżcze akcyzy ówczesny premier Belka po długim zastanowieniu się akcyzę na alkohol obniżył. I co się okazało? Wpływy do budżetu były większe. To są efekty. Czy wy w tym Ministerstwie Finansów macie słabą pamięć? Pytam się panią minister. Pani minister, proszę mi powiedzieć, ile według wyliczeń prognoz rządowych będzie kosztował 1 litr oleju napędowego po 1 stycznia 2012 roku? Dziękuję. Dziękuję bardzo.